Jest dzisiaj z nami Samsung Galaxy A71. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak tego telefonu używało mi się przez mniej więcej ostatnie 2 tygodnie, zapraszam do oglądania. Zanim poopowiadamy sobie o samym telefonie, zacznijmy może od ceny, bo ta cena, wiadomo, dla wszystkich jest najważniejsza, bardzo istotna. I ta cena jest moim zdaniem dużo, dużo za wysoka. Ten telefon kosztuje 1999 zł. Teraz gdzieś można go kupić o 100 kilkanaście złotych mniej, ale to moim zdaniem i tak jest wciąż dużo za dużo jak za ten telefon. Skąd to się bierze? No więc wszyscy ci, którzy nie płaczą po Huawei, niech zapłaczą moim zdaniem, dlatego że w momencie, kiedy Huawei był na topie, to wtedy te firmy trzymały się jakoś tam w szachu. One oczywiście windowały te ceny, ale też jedna patrzyła się na drugą, żeby z tymi cenami za bardzo nie poszaleć, no bo wtedy ludzie pójdą do konkurencji. W tym momencie Huawei ma swoje problemy, no a Samsung co? Hulaj dusza, piekła nie ma, jedziemy z cenami, no bo gdzieś trzeba sobie tą wojnę cenową, która trwała przez ostatnie lata, jakoś tam odbić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie skreślałbym Huawei'a. Ja wiem, że to brzmi być może dziwnie. Wiem, że być może niektórzy z Was pukają się teraz w czoło, co ten facet gada, ale Huawei pracuje nad swoim autorskim systemem, a w zasadzie nad takim zbiorem programów, bo cały czas system to jest Android. I Huawei jest firmą chińską, jak doskonale wiecie, natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę i nie wszyscy pamiętają o tym, że Chiny to nie jest zwykły demokratyczny kraj, tylko rządzi KPH i to jest kraj, w którym jak partia coś powie, to tak trzeba będzie wykonać. I w tym momencie nad tym systemem pracuje Huawei. Ale jak wygląda rynek smartfonów generalnie? Mamy amerykańskie Apple, koreańskie Samsunga i LG, no i mamy japońskie Sony i to jest jedna część, a z drugiej strony mamy właśnie Huawei'a, mamy Xiaomi, mamy Oppo, Vivo, Realme, nawet Motorola, która kiedyś była amerykańska, jest własnością Lenovo, czyli też jest chińska i wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że Huawei pracuje nad własnym systemem, a w którymś momencie, kiedy ten system będzie już powiedzmy jakoś tam gotowy, ten sklep z aplikacjami będzie w miarę pełny, władze chińskie powiedzą, ok, to teraz, proszę Państwa, wszyscy przechodzicie, dziękujecie aplikacjom Google'a i przechodzicie na ten system wykonać. I wtedy nagle naprawdę wielka, wielka część rynku będzie się musiała przerzucić na tamten system. Co zrobią ludzie? Czy tak w ogóle będzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, wcale to nie jest takie nierealne. Dobrze, już nie gadam o takich rzeczach, bo w końcu naszym daniem głównym jest dzisiaj ten Samsung, więc porozmawiajmy chwilę o nim. Zacznijmy od budowy, zacznijmy od wykonania tego telefonu i zacznijmy od tyłu, czyli zacznijmy od plastiku. Tył nie jest szklany, tylko tył jest plastikowy, albo jak chce Samsung, glastikowy, tak żeby się to nam kojarzyło ze szkłem, ale przepraszam, ja jak biorę ten telefon do ręki, jak sobie tutaj pukam, to mi się ze szkłem to w ogóle nie kojarzy. Plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mawiał nasz prezydent. Plusy dodatnie takie, że telefon, chociaż jest duży, wcale nie jest ciężki. Tutaj mam innego Samsunga. Zobaczcie, jakie podobieństwo budowy, ale ten jest szklany i ten jest dużo cięższy. Natomiast tutaj ten telefon ma 179 gramów wagi, chyba tak. No więc jak na tak wielki, jak na tak duży telefon, ta waga jest naprawdę całkiem okej. No a plusy ujemne, no to wiadomo, takie, że jak płacę 2000 za telefon, to jednak chciałbym, żeby on był wykonany z lepszych materiałów, z materiałów bardziej premium. Zawsze mówię, że tak czy owak i tak na końcu ten telefon trafi w etui. Tutaj pewnie też tak będzie, natomiast nie mam pudełka do tego telefonu. Dostałem ten telefon od tak, SOTE, więc strzelam, że w pudełku raczej etui nie znajdziecie. Może ktoś ma już ten telefon, to mógłby nawet napisać w komentarzach, co tam jest w pudełku, ale znając Samsunga, to w pudełku będziemy mieli ładowarkę i słuchawki i to tyle. Etui raczej nie. No więc tak wygląda tył tego telefonu. Tak jak mówię, za 2000 wolałbym szkło, USB-C, wejście mini jack na słuchawki, głośnik, do tego za chwileczkę wrócę. No tutaj wiadomo, ta wyspa to jakby na wzór i podobieństwo iPhone'ów. I ważna rzecz, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Wszystkie przyciski mamy tutaj na prawym boku. Ja wiele razy o tym mówiłem, dlatego że dawniej w Samsungach było tak, że
Pamiętam, chyba przycisk włączania był tutaj, regulacja głośności była z tej strony i nigdy mi to nie pasowało. Zawsze dziwnie się sięgało tutaj tym palcem, a nie kciukiem. W tym momencie mamy wszystko pod kciukiem. W końcu tak jak być powinno od dawna i za to Samsungowi cześć i chwała. Głośnik, bo jak już o głośniku mówiłem, no to głośnik jest jeden, więc szału nie ma. Pewnie jesteście ciekawi, jak ten głośnik gra. Nie najgorzej, ale zaraz sobie tutaj posłuchamy. Dzisiaj Ewę Bem. No to jest głośno z jednej strony, ale z drugiej strony jest płasko. Jest naprawdę płasko i jakaś wielka ekstaza dla uszu to nie jest. Tak myślę, może ja wam puszczę. O, mam tutaj coś. Mam tu w kieszeni tego Pixela, który ma głośniki stereo. To sobie zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy głośnikami mono a stereo. No, to tak. Tak brzmi to naprawdę w telefonie wysokiej klasy, a tutaj jeszcze raz. Słyszycie płasko, bez basów, więc no więc tak. Natomiast muzyka na słuchawkach jest ok, to już jest lepiej, co fajne, jeżeli nawet podłączycie sobie tutaj słuchawki Bluetooth, chociaż oczywiście wielki plus za to, że jest mini jack na słuchawki, ale jak sobie podłączycie słuchawki Bluetooth, to i tak wszystkie equalizery wam działają, także też nawet na słuchawkach Bluetooth jesteście w stanie sobie jakoś ten dźwięk ustawić tak, żeby wam się podobało. Jeszcze jedna ważna rzecz. Telefon jest dual SIM-em i to dual SIM-em prawdziwym, czyli możemy włożyć tutaj dwie karty SIM i jeszcze dodatkowo kartę pamięci. Pamięci wbudowanej tak jest dużo, 128 GB. Przechodzimy do przodu, bo tak jak z tyłu troszeczkę na ten telefon pokręciłem nosem i ponarzekałem, tak z przodu absolutnie nie będę. Wielki ekran, 6,7 cala, Super AMOLED Infinity O, czyli dziura w środku, a nie gdzieś z lewej albo z prawej strony. Rozdzielczość Full HD+, proporcje 20 do 9 pikseli, na cal mamy 393 chyba, z tego co pamiętam, sprawdźcie mi, ale raczej tak. No i absolutnie nie powiem złego słowa na temat tego wyświetlacza, tradycyjnie dla Samsunga. W słońcu wszystko widzicie, jasność minimalna też jest fajna, także jak gdzieś sobie w nocy coś oglądacie, no to też wam oczu nie wypali. W ustawieniach oczywiście możemy się pobawić wyświetlaczem. Mamy filtr światła niebieskiego. Jest typ ciemny, tak jak widzicie. No i tutaj mamy typ albo naturalny, albo żywy, gdzie możemy sobie ustawić balans bieli. No więc wyświetlacz, jak to w Samsungach, klasa sama w sobie. Tradycyjnie też już dla Samsunga nie ma diody powiadomień, mamy za to Always On Display i to jest Always On Display bardzo fajne, bardzo konfigurowalne i wyświetlające nam powiadomienia ze wszystkich aplikacji, a nie tylko z tych aplikacji systemowych. Chciałbym, żeby była dioda powiadomień, ale też tak jak się zastanowiłem ostatnio nad tą diodą powiadomień, to w sumie już nie pamiętam, żeby w jakimś telefonie była, tak? Ona tak gdzieś po cichutku, ale odeszła do lamusa. My tutaj możemy troszeczkę sobie ponarzekać, że jej nie ma, ale ciężko już chyba jest znaleźć telefon z diodą powiadomień. Czytnik linii papilarnych jest w ekranie. No i on jest tradycyjnie dla Samsunga taki nie za szybki. Nie będę na niego narzekał, bo on jest dosyć celny, jak widzicie. I raczej odczytuje nasz palec za pierwszym razem. Ale mistrzem szybkości on nie jest. Jeżeli ktoś nie chce z niego korzystać, jeżeli ten czytnik będzie go denerwował, to może korzystać z rozpoznawania twarzy. No i to działa o mniej więcej w takim tempie. Można sobie ustawić to tak, żeby nas od razu przerzucało do ekranu głównego. Też to rozpoznawanie twarzy nie jest najszybsze, ale jest akceptowalne, także albo tak w sumie
Całkiem sympatycznie możemy się do tego telefonu jakoś dostać. Działanie tego telefonu Snap, 736 GB RAM-u do pomocy. Solidny zestaw średniopułkowy, ale umówmy się, można dostać za te pieniądze już jakiś telefon z wydajniejszym procesorem i działający po prostu troszeczkę szybciej. AnTuTu Benchmark 272 tysiące. Natomiast wiadomo, że AnTuTu Benchmark nie jest żadnym tam jakimś wielkim wyznacznikiem. Ważne jest to, jak ten telefon działa, a on działa nie najszybciej, nie najwolniej, przyzwoicie, dosyć płynnie, nic się tutaj specjalnie nie ścina, w ogóle się tutaj nic nie ścina. No więc, tak jak mówię, można kręcić nosem, ale jeżeli ktoś nie wymaga od tego telefonu jakichś nie wiadomo jakich cudów, no to ten telefon, jak widzicie tutaj, czytuje nam ładnie zakładki. O, działa dosyć szybko, dosyć płynnie. Czyli tacy najbardziej wymagający użytkownicy nie powinni tutaj raczej iść pod ten adres, powinni szukać czegoś bardziej wydajnego, natomiast zwykli użytkownicy powinni być z działania tego telefonu zadowoleni. Co w środku mamy? Androida 10 z Samsungowym One UI w wersji 2.0 i tutaj w porównaniu do tej pierwszej wersji One UI kilka rzeczy się zmieniło. To, co mnie najbardziej cieszy, to jest nawigowanie po telefonie, dlatego że tutaj mamy gesty takie jak w czystym Androidzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wcześniej też można było po Samsungach nawigować się gestami, ale tam na przykład ruch wstecz był wyciągany tutaj z dołu i to było zupełnie inaczej niż we wszystkich innych telefonach, gdzie były gesty i to zawsze mnie wkurzało, jak się przesiadałem na jakiegoś Samsunga z gestami. Mówię, nie, Jezus, znowu stąd. A teraz nie, teraz już mamy tutaj z boku ten gest wstecz. Więc jest tak, jak być powinno i tak, jak we wszystkich innych telefonach. No i tak, jak widzicie, to w zasadzie tak, jak w czystym Androidzie te gesty wyglądają. Wyciągnijcie się tutaj, belko. O, no jest ok, tak? To wszystko mi się bardzo podoba. Jest ciemny motyw, więc też można z niego korzystać. Jak widzicie. No i to też jest fajne, że tutaj ten system Samsungowy, ten One UI jest dostosowany w zasadzie do dużych ekranów, także tutaj o, pociągniecie coś i wam zjeżdża to wszystko na dół, więc w zasadzie jesteście, chociaż telefon jest wielki, jest naprawdę duży, no to jesteście w stanie obsługiwać go tutaj jednym kciukiem. Tutaj mamy oczywiście motywy różne do wyboru, mamy różne tapety, mamy mój safe, czyli taką przestrzeń, gdzie możemy sobie tam ukryć jakieś różne aplikacje albo zdjęcia, tak żeby nam nikt niepowołany nie zaglądał. No i generalnie na oprogramowanie nie będę narzekał, bo nie mam na co, jest bardzo fajne. I na działanie tego telefonu też nie będę narzekał, ale muszę zauważyć, że w tym przedziale 2000 zł jesteśmy w stanie znaleźć bardziej wydajne i troszeczkę lepiej działające telefony. Teraz tak, telefon doskonale sprawdza się w roli nawigacji. Jak to w Snapdragonach GPS działa doskonale, bez najmniejszego problemu. Jest NFC, czyli też możecie sobie zapłacić tym telefonem zbliżeniowo od pierwszego strzału. Z racji budowy nie ma tutaj żadnej normy IP, czyli telefon absolutnie nie nadaje się do wanny, do kąpieli. Jak się wam zmoczy, no to w zasadzie możecie się pożegnać z telefonem. Jest radio FM, bo dużo osób zawsze się pyta, a czy jest radio? Tak, tutaj jest radio FM, natomiast odtwarzacze Samsung Music albo Samsung Video musicie sobie ściągnąć ze sklepu Play. Nie wiem dlaczego Samsung swoich aplikacji tutaj od razu na początek do telefonu nie ładuje. Trzeba je sobie tam doinstalować. Dziwne. Zdjęcia. Bo zdjęcia, jak to zdjęcia, wiadomo, że wszystkich nas bardzo interesują. Co my tutaj mamy z tyłu? Mamy cztery obiektywy. Główny to jest 64 megapiksele, światło 1.8 quad piksel. Mamy szeroki kąt 12 megapikseli. Mamy głębię ostrości 5 megapikseli i mamy obiektyw makro 5-megapikselowy, nie 2, tak jak jest zazwyczaj, tylko 5-megapikselowy. Selfie 32 megapiksele. Zacznę może od tego obiektywu do zdjęć makro, bo czy 2, czy 5 megapikseli, to i tak jakość tych zdjęć nie jest jakoś tam specjalnie powalająca. Zaraz coś tutaj sobie poszukamy. No i to tak, no, tak to wygląda. Gdzieś tą ostrość tutaj mamy z boku. No widzicie, szału jakiegoś nie ma, choć być może jest lepiej niż w tych
telefonach, które mają te 2 megapiksele. Natomiast co do samej jakości zdjęć, albo może jeszcze, ponieważ aplikacja aparatu fotograficznego jest troszeczkę przebudowana w tym Androidzie 10, dlatego że tutaj z tyłu mamy więcej i tutaj mamy zdjęcia makro, zwolnione tempo albo coś jeszcze, tutaj mieliśmy zdjęcia nocne, ale fajne jest to, że możemy sobie stąd coś wybrać, na przykład wybierzmy sobie typ profesjonalny i ten typ profesjonalny możemy sobie dorzucić tutaj gdzieś na dół, na przykład chcemy go sobie wrzucić tutaj i już nie musimy sięgać tam, jechać tam do tyłu, tylko jak sobie teraz wejdziemy, to mamy tutaj, proszę bardzo, typ profesjonalny, który zresztą pozwala nam ustawić tylko ISO, white balance, czyli balans bieli, tyle. No, więc tak to wygląda, natomiast jeżeli przejdziemy do samych zdjęć. Zdjęcia są fajne, jak to w Samsungach, ciężko znaleźć, złapać Samsunga na jakimś tam wielkim błędzie, natomiast no, zdecydowanie nie są to zdjęcia flagowe, nie są to takie zdjęcia jak z flagowców Samsunga. Za chwileczkę wszystko pokażę. Zdjęcia nocne możemy robić i zwykłym, i szerokim kątem, ale zobaczcie, też jest dziwna sprawa. Tutaj strzeliłem zwykłym obiektywem zdjęcie nocne. Zdjęcie, po prostu zdjęcie, a tutaj jak przełączyłem się w tryb nocny, to zdjęcie jest jak gdyby wykropowane, wycięte z tamtego zdjęcia. Czy jest jakaś wielka różnica? No tutaj jest tak, tutaj jest tak. Szczerze powiedziawszy, no być może to zdjęcie jest troszeczkę bardziej ostre, ale i tak szału jakiegoś tam wielkiego nie ma. Chodźmy tutaj do zdjęć jeszcze. Nie tu, nie tu, nie tu. Wejdźmy do galerii. Natomiast, no, jak to w Samsungach. Kolory są śliczne. Niebo jest piękne. Wszystko jest żywe, mięsiste. Ciężko jest tutaj na coś narzekać. Selfie. Możemy sobie zrobić z rozmyciem tła. Selfie tak samo mamy jak gdyby w dwóch rozmiarach, czyli trudno, już przełączę się na selfie. O, możemy sobie zrobić tak, albo z troszeczkę większym, szerszym kadrem, chociaż oczywiście to jest wszystko tutaj tylko z jednej kamerki. Spadaj. No, filmy 4K i Full HD 30 i 60 klatek na sekundę. Nie ma optycznej stabilizacji obrazu, jest stabilizacja elektroniczna, głos jest ładnie zbierany. Zresztą, co ja tutaj mam gadać? Może po prostu wam to wszystko pokażę i zobaczycie, jak te zdjęcia wyglądają. Jeden, dwa, trzy. Słychać? Pewnie, że słychać. W takich pięknych okolicznościach przyrody jesteśmy. To jest nagranie Full HD. I tak to wszystko wygląda. Można podczas nagrywania zrobić zdjęcie, ale niestety nie można się przełączyć na kamerkę z szerokim kątem. Trzeba wszystko zapauzować i zacząć nagrywanie od nowa.
dalej. No to jest selfie, czyli nagranie przednią kamerką. Nie wiem, co jeszcze mądrego mogę powiedzieć, chyba już nic. Więc znika. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 4,5 tysiąca mAh i to jest dzień bardzo intensywnego albo dwa dni średnio intensywnego używania tego telefonu. Nie będę na tą baterię narzekał. Czyli na koniec, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Że ja go lubię, używało mi się go bardzo przyjemnie, tylko nie zapłaciłbym za niego 2000 ani 1900 zł, też nie. Natomiast jeżeli ta cena spadnie, a pewnie spadnie do jakiegoś 1500 zł, no to wtedy ten telefon jak najbardziej się nadaje do polecenia. O, i to by było na tyle. Tu widzicie, jest jeszcze ekran krawędziowy, o którym zapomniałem powiedzieć. Mamy kontakty, różne rzeczy sobie możemy tutaj poustawiać. No i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się ten film przydał, że czegoś się dowiedział i teraz wie, czy wydawać już, czy jeszcze chwilkę na przykład poczekać, aż ten telefon troszeczkę stanieje. To co? To dzięki wielkie i do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.